A w rewanżu on zostanie taki wpierdol w K1, że on się nie... O, nigdy nie miałem tak krótkiego obozu przygotowawczego, nigdy tak nie przyszedłem do walki, a wiedziałem, dobra, będę po wpierdol, bo wypłatę, bo nigdy tak słabo nie byłem przygotowany, a tu... Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum Super Expressu, ze mną Arek Tańcula po walce wieczoru na Prime MMA 8, witaj. Cześć, mango Gosiu. No i nie była to zwycięska walka, ale pozostawiłeś werdykt dla widowni, więc rozumiem, że z twojej perspektywy wyglądało to zupełnie inaczej i na pewno niejednogłośnie. Słuchaj, Kas już mówił, że to będzie Hollywood, no to był Hollywood, to był typowy Rocky, który miał przyjść dostać wpierdol, a tu ten wpierdol... Ledwo co w ogóle, ledwo co. Patrzcie, jak wyglądam, nie mam żadnych obrażeń, oprócz tego, że sam sobie rozjebałem palec, uderzyłem go z nasady tak bokiem i po prostu w drugiej rundzie i już chciałem w ogóle zrezygnować z tej walki. Mówię trenerowi, rozjebałem, kurwa, nie walczę. A trener tak, patrz mi w oczy, patrz mi kurwa w oczy, walczysz dalej jedną ręką, nie ma. Kurwa, co mam zrobić? Przecież trener mi wpierdoli, to chuj, niech mi już ten kas już pierdoli. Jedną ręką dwie rundy, znaczy biłem tą ręką, wiadomo, bo to adrenalina, ale bolało jak chuj. I tlenu miałem na dwie rundy, też te cztery. Ja jestem w szoku w ogóle, że tak przewalczyłem. Jestem w szoku, że kas już jest taką pizdą i taki słaby, stawia opór. Gdybym miał dwa tygodnie więcej, to bym go pokonał. Ja mówię, że to, co się wydarzyło, nie miało prawa się wydarzyć, bo to był gość, który ma 100 walk w boksie, tak? Myśmy przyjęli na jego warunkach, w jego teren, no to myśmy trenowali 8 treningów, żeśmy mieli, to było niemożliwe, co się teraz wydarzyło i tak naprawdę on tą walkę przegrał i on dobrze o tym wie. Tym bardziej, że to była płaszczyzna do nakasu, tak? A my mieliśmy dwa tygodnie tylko na przygotowanie Arka. I robiliśmy ile akcji, trenerze? Cztery akcje. Cztery tylko. Akcje. Blokowaliśmy cztery akcje. Nigdy nie miałem tak krótkiego obozu przygotowawczego. Nigdy tak nie przyszedłem do walki, a wiedziałem, dobra, będę po wpierdol, bo wypłatę, bo nigdy tak słabo nie byłem przygotowany. A tu... Ale powiem ci, Arek, że i tak mimo tej przegranej było widać, że to, że ty się odbudowałeś przez te ostatnie miesiące faktycznie nie tylko tak wizualnie, fizycznie. Właśnie, znaczy, po wywiórze nikt w niego nie wierzy. To jest duża zasługa trenerów, bo trener potrafi mi wejść do głowy. Spierdoli mnie jak ojciec po prostu i... No i no mówię wam, dzisiaj gdyby nie on, to ja bym po drugiej rundzie zrezygnował. Tylko patrz mi w oczy, kurwa, patrz mi w oczy. Nie patrz tam w bok, ja tak uczekałem wzrokiem, patrz mi w oczy. No w końcu trener jest trenerem kadry bokserskiego. Jak patrz w oczy, to tak, kurwa, dobra, nie mogę, nie, no dobra, bo mnie zajebią mnie potem, nie wrócę na salę treningową, więc. Dobra, to idę, to chuj, dostanę pierdol, trudno, ale pan jest tą rozjebaną ręką się bić. Chcieliśmy podziękować jeszcze za sparingi Tomkowi i Kamilowi. Już dziękowaliśmy w wielu wywiadach, wystarczy. No, idziemy. Dzięki serdecznie. Spadasz teraz na SOR, bo masz coś z kciukiem i w którym momencie to się zadziała? Jutro sobie pójdę. Dobra, ale były takie deklaracje do narożnika, że nie dam rady po trzeciej rundzie. Faktycznie to nie dasz rady ze względu na rękę, czy kondycyjnie też brakowało? Jedno nie. I drugie, a to była świetna wymówka, żeby skończyć. Trener mówi, że nie. Bo to nie chodziło mi o rękę. Myśmy ją rozwalili na sparingach. Przed. Tak, teraz i kazałem ją napierniczać, dopóki jej nie złamie. Tomasz Bezrąk zapowiada, że w tym roku rewanż, natomiast nie na tej karcie wakacyjnej, więc teraz możemy się ciebie spodziewać, rozumiem, na Fejmie w maju. Nie, w maju nie? Na pewno nie będzie, w maju jak jest Fejm, to ja jestem w Stanach, jadę odpocząć, Stany, Bahamy. Znasz swojego przeciwnika? W Stanach nie znam swojego przeciwnika, bo się nie bije w Stanach. W Fejmie. Nie, jeszcze nie znam, zobaczymy. To znaczy jest, lista jest, fajnie, bo lista jest długa ogólnie tych przeciwników, zobaczymy kogo wylosuje. Maszyna losująca. Będzie dusza, bo ciągle się tu przypierdalają. Przedtem, a szkoda gadać, co się tu... Dzisiaj to w ogóle przyszedłem do jaskini lwa. Wszyscy moi życiowi wrogowie byli na tej gali i to jest niepojęte. Kurde. Już tak podsumowując... Nigdy nie czułem tak złej energii, nigdy nie byłem tak chyba przygotowany, a i tak wyszło dobrze. Trenujemy razem 4 miesiące. Robimy ciągle progres i rozwalimy wszystkich i dojdziemy tam, gdzie są marzenia. Gdzie mamy marzenia? KSW. KSW. Cokolwiek się wydarzy i nawet Kuba Lasik dzisiaj wyszedł do twojej platynowej piosenki. Nie pomogła. Mu niestety, bo ona nie pomaga moim wrogom, każdy się z tego śmieje, potem ma przejebane, więc niestety karma jest suką. Czyli i dopadła Lasika. Szyderczy gest z jego strony? A widzisz, nie, to dlatego, że wyszedł do tej piosenki, dostał taki wpierdol, bo po prostu nie uszanował jej i mnie i tego przekazu i skończyło się jak skończyło, więc uważajcie kochani, jeżeli chcecie zrobić z tego bekę, to może wam się stać krzywda. I to nie ja ją wyrządzę, tylko los. Los, a los bywa. Mimo przegranej bardzo pozytywnie dzisiaj kończysz tę galę. A przegrana to nie przegrana. A w rewanżu on zostanie taki wpierdol w K1, że on się nie... O, kurwa, ja to swoje nazwisko daje trenera kadry polskiej byłego, że chyba go rozpieprzymy w tym w K1. No i przyjmijmy tę deklarację za piękne podsumowanie. Oj, tamta ręka nie jest dobrym pomysłem. Dziękuję. Dzięki.